Siwoneczko moi drodzy. Dzisiaj wyjątkowo wyszedłem przed bar z zabaru, żebyście nie myśleli, że ja jestem tym chłodnym barmanem bez serca takim barmanem z kurwolem, który nie zrobi mojito, bo nie ma mięty, ma dużo mięty, ale nie zrobi, bo cię nienawidzi. Chciałem wam pokazać, że to nie ja, znaczy, może czasami ja, ale nie w tym wypadku. Słuchajcie, witam was w 2020 roku. Kurde, jak ten czas zapierdziela. Jeszcze wczoraj pamiętam, jak oglądałem Kapitana Daimosa, grałem w Tibie, a dzisiaj wybieram zajęcia dodatkowe dla swojego dzieciaka, żeby się rozwijało, żeby, żeby poznawał nowych ludzi, no i żebym ja nie musiał tak często oglądać tego denerwującego ryja. Oczywiście żarcik, nie mam dziecka, ale bardzo chciałbym mieć właśnie po to, żeby móc sobie robić takie żarty. Dobra, a co tam nowego u Was w tym nowym roku? Jakieś noworoczne postanowienia? Karnet na siłownię już kupiliście? Dieta zaplanowana? Kupiliście już podręcznik jak oszukać samego siebie i przejebać 300 zł na nowe ja? Słyszałem, że w Empiku w ogóle jest promocja, w gratisie jeszcze dają inny podręcznik 100 przepisów na najbardziej kaloryczne przepisy, które zwiększają ilość endorfin i zwiększają ryzyko ataku serca. Także bardzo dobrze nas znają i nasze postanowienia noworoczne. Ja w tym roku miałem jedno postanowienie, które wygląda właśnie w ten sposób. Ponieważ dużo gadam do lustra, przez co moja pani psycholog jest zaniepokojona, to chciałbym ją trochę zmylić i oszukiwać, że robię vlogi. Mam nadzieję, że ona się na to nabierze i wtedy zmniejszy mi ilość leków. W sensie albo przepisze jakieś słabsze, bo mam już dosyć tłumaczenia się, że to nie ja narobiłem na dywan, tylko pies i jak to możliwe, skoro nie mamy psa. Miałem jeszcze jedno postanowienie, ale takie przednoworoczne, właściwie świąteczne. Postanowiłem, że chcę spędzić całe święta z rodziną. No i oczywiście szef miał duże obiekcje, był bardzo przeciwny, ale doszliśmy do kompromisu. Ja dostałem wolne święta, a w zamian za to on mógł mnie zwolnić, także myślę, że dobiłem dobrego deala. Ale nie o tym w ogóle chciałem z Wami pogadać. Nagrywam już filmiki na YouTube jakieś 3 lata z krótkimi, kilkumiesięcznymi przerwami. Znacie moją mysą znacie moje sztosowe koktajle, znacie mojego ziomka Ando, pseudonim Szczebrzeszyn, a ja chciałem wam pokazać bliżej siebie i opowiedzieć, jak to się w ogóle stało, że zostałem barmanem, a nie dublerem Łysego Z Brazer, o czym zawsze marzyłem. Znaczy, miałem jeden epizod w filmie pod tytułem Pociąg miłości na, w relacji Warszawa-Bydgoszcz, ale nie chcę o tym rozmawiać. To był bardzo głupi pomysł. Nie masz racji, mamo. Więc jak to się stało, że tak świetnie zapowiadający się psycholog poznawczy rzucił studia i nie wyjechał w Bieszczady, tylko zaczął handlować płynnym szczęściem? No i faktycznie było tak, że byłem na studiach, ale okazało się... A nikt mnie o tym nie uprzedził, i nie na to się pisałem, że na studiach trzeba się uczyć. A ja myślałem, że będzie tak jak w gimnazjum i liceum, czyli po prostu walisz wódę z najważniejszą osobą, która jest w szkole, i ona ci daje odpowiedzi na egzaminy. Ale oczywiście dziekan na studiach walił wódę jak mało kto, i ciężko go było w tym przyścignąć, ale odpowiedzi nie chciał dać. Człowiek z zasadami mówił, jak ja się potem ludziom pokażę, jak ja w lustro spojrzę w swoją twarz. Nie przeszkadzało mu to, żeby na pierwszych zajęciach. Zżygać się na laskę w pierwszym rzędzie, ale co, przeprosił, dał jej plusa za aktywność, laska zajarana, temat załatwiony i tyle. Uczeni, weź ich zrozum. Studia po prostu nie były dla mnie i rzuciłem je w pierwszym roku. Całe szczęście, że były państwowe, więc rodzice przyjęli to całkiem delikatnie. To znaczy, mój pobyt dwutygodniowy w szpitalu na oddziale intensywnej terapii może temu przeczyć. Ale to nie była do końca ich wina, to był mój błąd, ponieważ wybrałem zły moment, żeby im o tym powiedzieć. I to jest moje doświadczenie. Kochani, nie mówcie ciężkiej rzeczy, rzeczy rodzicom, kiedy akurat gra polska reprezentacja w piłkę nożną. To jest podwójny wkurw, to się nie uda. To nawet oni nawet na mnie nie byli źli, tylko na nich. Polska przegrywała 3-0 w 12 minucie z niewidomymi Za Andory. Listonoszami niewidomymi, listonoszami Zandory. Taki mecz był. I ja wtedy wskakuję, mówię: "A, jaki fajny wynik. Polska, Polska." Mm, rzuciłem studia. To był tylko zapalnik. To nawet no. Ale nie róbcie tego. Nie powielajcie mojego błędu. Okej, okay, no i rzuciłem studia, no i rozkmina, co robić dalej. Oczywiście mógłbym pójść w ślady brata, który był e, uczciwym e, windykatorem. Mógłbym jeździć BMW, mieć swoich dwóch osobistych asystentów, Karków, Zbyszka i Ryśka. No i oczywiście pertraktować się z dłużnikami, e, w, używając perswazji e, słownej, no i tych dwóch milionów volt przypiętych do sutków, żeby oddali szybciej pieniądze. Tak podobno to działa, że jak rozmawiasz z nimi, to oni tak o, oddam, 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 oddam. A jak przypniesz paralizator albo generalnie akumulator, to oni wtedy tam są pieniądze, bierz wszystko co mam. Nawet więcej weź, żonę też weź. Nie wiem, jak to do końca działa. Brat mówi, że działa, więc ufam. Ale generalnie finanse nie były dla mnie, więc nie byłem tym zainteresowany. I tak się zastanawiałem, co tutaj robić, bardzo intensywnie się zastanawiałem, grając drugi tydzień w Pokémon Silver na komputerze. To z pomocą przyszła moja dobra kumpela wtedy. Zadzwoniła do mnie, no i rozmowa jak to rozmowa? Ona mówi: Siema, Marcin, mam robota. Słyszałam, że bardzo potrzebujesz, a ja mówię: Siema, stara, tu nie Marcin, tylko Mateusz. No i tak, no w sumie dosyć intensywnie szukam, mówię: O, Pikachu, co? Co? Dobra, nieważne, słuchaj, e, pomyliłam się, bo mam zapisanych Was podobnie w telefonie, z zjeb 1 i z zjeb 2 ale skoro Marcin nie odebrał, no to y, czy Ty nie chcesz popracować za Barem? A ja mówię, ale słuchaj, Stara, Marcin bardzo potrzebuje tej pracy, on ma dwójkę dzieci, chorą matkę. No, jakbym miał, jakby mu zależało, to by odebrał. No, nie jest odpowiedzialny. Ja mówię, faktycznie nie jest odpowiedzialny. No dobra, biorę. To no bądź jutro o, o 16. Ja mówię, no dobra, się ma, biorę. No i tak się stało, że ja dostałem robotę, a nieodpowiedzialny, a nie nieodpowiedzialny Marcin. Oczywiście historia z Marcinem to jest żarcik, więc nie bójcie się. Mam nadzieję, że matka wyimaginowanego Marcina żyje i ma się w porządku. No i oczywiście z tymi zjebami zapisanymi w telefonie to też żart, bo tylko mnie miała tak zapisanego nie dwie osoby. Później ja do niej dzwonię, niepewny, i mówię, stara, ale ja nie mam doświadczenia w pracy jako pomoc barmańska. Ona mówi, ale słuchaj, to nie jest praca jako pomoc barmańska, to jest stanowisko barmana. A ja mówię, ha, to zmienia postać rzeczy. Nie mam doświadczenia w zapierdalaniu jak dziki osioł, ale w robieniu drinków i wydawaniu komuś poleceń, żeby za mnie zapierdzielał, to co innego. No to oczywiście, że wątpliwości się rozwiały i biorę tą robotę. Rzeczywistość okazała się oczywiście zupełnie inna niż ta, która była w mojej głowie, bo okazało się, że oczywiście nie będę pracował jako pomoc barmana, tylko będę pracował jako barman i pomoc barmana, bo stanowisko łączyło jedno i drugie. Także e, sam. Robiłem, znaczy myślałem, że będę robił drinki o tym zaraz, ale także sam sobie wydawałem polecenia i sam z sobą się kłóciłem, jak to jest między barmanem a barbe barbekiem. Barman drzepizdę na barbeka, że ma zapierdzielać i się opierdziela. Natomiast barbek oczywiście na szlugu, pokątnie, jak miga się od roboty, to gada na to, że barman jest zwalnięty w łeb i cały czas go ciśnie. Także trochę dziwne połączenie, ale dałem radę i też Zrozumiałem dlaczego nie potrzebują nikogo z doświadczeniem, bo spodziewałem się baru, który będzie wypełniony alkoholami, które będą dla mnie nowością i nauczę się czegoś nowego, a okazało się, że z asortymentu mieli renomowane wina Carlo Rossi oraz lane piwo. Były też, była też herbata, którą zaparzałem w plastikowym czajniku elektrycznym, no i kapslowane napoje. Robota nie była skomplikowana. Była na tyle nieskomplikowana, że z moją aparycją pomyślałem, że mogę sobie załatwić papiery na jakąś niepełnosprawność umysłową i dzięki temu dostać jakiś dodatek. Ale to oczywiście jest niemożliwe, bo w gastronomii nie zatrudniają ludzi z upośledzeniem umysłowym, aczkolwiek, jak tak sobie pomyślałem o niektórych współpracownikach to tak zatrudniają. Nawet o tym nie wiedzą, ale zatrudniają. Te osoby nawet nie wiedzą o tym, że są, a są, i je zatrudniają. Taka jest gastronomia. Żeby Wam nakreślić, skąd taki szeroki asortyment, to muszę Wam napomknąć, że to był lokal sezonowy. Znaczy, nie wiem, czy można nazwać lokalem sezonowym lokal, który jest otwarty od marca do grudnia i nie działa tylko właściwie dwa miesiące, eee, ale okej, okay, niech im będzie. To chyba było coś związane z sanepidem albo tym, że tam ptaki srały, więc można było się tłumaczyć, sorry, to lokal sezonowy. Pana kucharz jest najebany, leży, ale to lokal sezonowy. A, sezonowy, to wszystko wyjaśnia. Chyba coś w tym stylu o to chyba chodziło. Natomiast, no tak, no był to lokal sezonowy, stąd też taki mały asortymencik. Lokal w ogóle był pod yy, namiotem i ten namiot, nie wiem czy był, ale wyglądał jak namiot cyrkowy, więc jeżeli pracowaliście kiedyś w gastronomii, to wiecie, że namiot zajebiście się zgadzał i pasował do tego, co działo się w środku. Czyli to był jeden wielki cyrk. Czasami my byliśmy występującymi, czasami goście. Wiecie, jak to bywa. Różnie. Cóż moi drodzy. Na dzisiaj to chyba wystarczający wywód z mojej strony. Jestem mega ciekaw, jak Wam się podoba takie podejście, trochę bardziej intymne wejście w gastronomię. Nie będę oszukiwał, że trochę tych anegdot jest i będę chciał się z, z Wami podzielić tymi anegdotami różnymi historiami, doświadczeniem moimi opiniami. Dajcie znać, czy Wam się podobało, bo tylko na tym mi zależy. Subskrybować? Pewnie, że możecie subskrybować. Zawsze miło udostępnić. O Jezus, raduje się me serce i trochę mi dryga. Co? Co? Powiedziałem? Pomyślałem? Nieważne. Dzięki wielkie. I co? Widzimy się w następnym odcinku, bo obiecuję, że na pewno będzie ich więcej. Nawet jak, ich się, nie, jak się Wam nie spodobają, to i tak będzie więcej. Siemano!